Witam, z tym jestem Aik, a to jest kolejny przegląd snapshot na moim kanale, a dziś mamy snapshot o numerkach 22W16A. Jest to kolejny, nieduży snapshot dla Minecrafta 1.19, niemniej tak myślę, że wart zaprezentowania, także jeśli dzisiejszy przegląd wam się spodoba, koniecznie zostawcie tutaj sporo łapek w górę, zostawcie subskrypcję, napiszcie komentarz. I jeszcze na wstępie chciałbym pozdrowić trzech przyjaciół moderatora, czyli Adama, Oliwiera oraz Risę. I teraz już bez zbędnego gadania, zapraszam was do oglądania. Pojawiły się fragmenty dysku muzycznego 5. Te fragmenty znaleźć możemy rzadko w skrzynkach w starożytnych miastach. W craftingu z 9 takich fragmentów możemy wytworzyć nową płytę, która brzmi następująco. Jeszcze tutaj dodam, że jest to jedyna płyta, którą możemy skraftować. Zostały dodane 4 nowe utwory muzyczne. Grają one w niektórych biomach i w menu głównym gry. Zwiększono liczbę punktów zdrowia Aleja z 10 do 20. Również Alejowi zwiększono zasięg wyszukiwania przedmiotów z 9 do 32 kratek. Ale jest teraz wolniejszy, gdy tylko wędruje, natomiast szybszy podczas zbierania przedmiotów, podchodzenia do gracza czy notebloka. Żeby mogą teraz pojawiać się na trawie, błocie, dywanach ze mchu, korzeniach namorzynowych i błotnistych korzeniach namorzynowych. Fruglite, czy jak to woli, że bandole, można teraz przesunąć za pomocą tłoków. Pojawiły się również w plikach 4 nowe ciekawe obrazy, które teraz możecie zobaczyć. Także to by było już wszystko z tego przeglądu, mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie tutaj sporo łapek w górę, zostawcie koniecznie subskrypcję, bo lecimy po 3000 subskrypcji do wakacji, mam nadzieję, że to się uda. A ja wam już nie zabieram więcej czasu, dziękuję wam za oglądanie tego przeglądu. Ja byłem Mike, trzymajcie się i pa pa!